jak. Wiedzieli, że tu nie ma. Nikt nikogo nie ostrzegł. Musiał ostrzegać. Nie musiał ostrzegać pewien swoich obywateli. Mógł coś zrobić. Że Hanka glępowata. No to więc no to taki jest słownik. Pytanie, które poza tym, że jest dosyć malownicze i tutaj Michał Tusk ma pecha, bo to rzeczywiście to się nadaje na tweety, na czołówki w gazetach i to na pewno łatwo zapada w pamięć, ale... Zrobiliśmy z tego czołówkę. No nie było to trudne, jak sądzę, ale też problem polega na tym, że to stwierdzenie kładzie właściwie linię obrony prokuratury, kilku innych instytucji, które tłumaczą, dlaczego nie zajmowało się Amber Gold. To w przesłuchaniach prokuratorów szczególnie wyraźne było takie mówienie, że było mnóstwo pracy, nikt się tym nie zajmował, nikt nie zwrócił uwagi, był bałagan i właściwie to się samo zrobiło, czy właściwie samo się nie zrobiło. Ale okazuje się, że skoro sam premier, jak twierdzi jego syn, wiedział, że z tą sprawą jest coś nie tak, to tłumaczenie jest mniej wiarygodne, dlatego że no, skoro wiedział premier, to musiał to wiedzieć skądś, musiały to wiedzieć też podległe mu służby. No i rymuje się to z tym, co zeznawała na przykład policjantka, która skarżyła się na to, że pani prokurator wyśmiała ją, kiedy ta policjantka chciała sprawdzić, czy Amber Gold rzeczywiście posiada zasoby kruszcu, jakie powinna mieć. To się rymuje z tym, co mówił Andrzej Seremet, który twierdził, że kiedy próbował interweniować u Donalda Tuska, to nie mógł się doczekać rozmowy z nim. Wygląda na to, że to krycie Amber Gold, które mieliśmy, to było, no właśnie, to było krycie, to nie było tak, że ktoś się sprawą nie zajął, ale ta sprawa miała po prostu parasol. No i akurat zeznania Michała Tuska na to wskazują. Także miała parasol nawet w postaci naszego byłego premiera? To jest tak, żeby postawić taki zarzut, trzeba mieć więcej w ręce niż w tej chwili wiemy. Być może, znaczy na pewno komisja ma więcej niż to, co się do mediów by dostało. Natomiast to jest wariant, z którym poważnie się trzeba liczyć. Na pewno to był parasol na poziomie służb specjalnych, tak uważam. Być może sprawa ma trochę większy zasięg, bo pamiętamy, że tego typu usługi, jakimi Amber Gold się miała zajmować, jeśli chodzi o chwilówki na przykład, to tutaj w Polsce dominuje, o czym mało kto pamięta, kapitał rosyjski. Kruszec, który miał mieć Amber Gold, też miał pochodzić z Rosji. Więc czy tutaj była jeszcze taka, czy to miało jeszcze szerszy kontekst? Są przesłanki, które nakazywałyby to sprawdzić, a na pewno było to na poziomie, jeżeli działo się to wszystko na poziomie polskim, to myślę, że na najwyższym. Myślę, że największy parasol nad firmą Amber Gold roztaczała po prostu niewiedza, polska niewiedza oraz niewiedza służb, które, w tym prokuratury niestety i organów ścigania, po prostu niskie kompetencje, tak niska niewiedza. Kompetencja ekonomiczna po prostu poszczególnych instytucji oraz też tak naprawdę niskie kompetencje ekonomiczne tych ludzi, którzy zaciągali te pożyczki, ale to jakby wtórnie, dlatego że rozumiem, że pytanie jest takie, bo mnie nie oburza tak bardzo to, co mówił przed komisją Michał Tusk. Mogę pani przerwać, bo zastanawiam się nad jednym. Niska kompetencja ekonomiczna Polaków, wiadomo, lokaty na 13%, kto mógłby sądzić, że te 13% mu się zwróci. Tylko ja pamiętam sprawę Madoffa. Madoff był uznawany przez najważniejszych ludzi w amerykańskiej finansjerze za cudotwórcę. Powierzono mu ogromny kapitał, a on dawał zyski na poziomie 10%. 10, to znaczy, że bardzo ważni, wyedukowani często ekonomicznie ludzie powierzali kapitał w Stanach Zjednoczonych oszustowi i też nie, ja się przepraszam, ale ja posłużę się moim ulubionym pisarzem Nassimem Talebem i odpowiem panu tak, jak on pisze często. Skoro jesteś bogaty, to dlaczego nie jesteś mądry? To, że Madoffowi powierzali swoje pieniądze ludzie majętni, to nie znaczy, że to byli ludzie mądrzy, którzy wiedzieli, w jaki sposób swoje aktywa inwestować. Postępowania, które miały później miejsce i to, co ujawniała amerykańska prasa, wyraźnie pokazywały, że gro tych osób wszystkie swoje aktywa powierzyły Madoffowi, co jest rażącym błędem, jeżeli mówimy o jakimkolwiek sposobie zarządzania swoimi funduszami, swoimi aktywami. Pierwsza zasada to jest zasada dywersyfikacji, ale odchodzimy tutaj Polacy, od tematu. Właśnie, nie, odchodzimy, nie Polacy. To jest druga sprawa w tym sensie, że mówiąc o Polakach, mam też na myśli na przykład wydawnictwa prasowe, które bez żadnego zająknięcia publikowały olbrzymie reklamy Amber Gold w tamtych czasach. Ja przecież sama je pamiętam. One po prostu atakowały z każdej
każdej strony dosłownie. Wszyscy tacy są mądrzy i gazety zatrudniają świetnych dziennikarzy ekonomicznych, natomiast też również bez żadnego zająknięcia publikują tego typu treści nakłaniające ludzi właśnie do lokowania pieniędzy w piramidzie finansowej. Ale to jeszcze też jest nic. Dla mnie to, co dla mnie taki wniosek, który mi się nasuwa po obserwacji tych przesłuchań Komisji Amber Gold, to jest taki, że gdzie po prostu w tym czasie było polskie państwo, bo każdy z urzędników, w których polu co najmniej jakby powinna znajdować się taka spółka jak Amber Gold, mówi, że coś tam robił, coś tam zgłaszał, że brano to pod uwagę, prawda, albo że wiedziano, że prawdopodobnie toczy się w tej sprawie postępowanie w prokuraturze, jednak nikt do końca nie sprawdził, nikt się tym nie zajął, nikt tego tematu nie pilotował. Przesłuchanie byłego prezesa Narodowego Banku Polskiego Marka Belki, bardzo ciekawe, które pokazało, że właściwie nie wiadomo, czy Amber Gold, czy spółka Amber Gold prowadziła działalność kantorową, czy też nie prowadziła działalności kantorowej. No skoro, jeżeli tego typu instytucje nie są w stanie określić jednoznacznie, prawda, pod jaki, gdzie podlega dana firma, no to w jaki sposób mogą to zrobić ludzie, tak? To znaczy, że tutaj dla mnie sprawa Michała Tuska jest sprawą nieco poboczną w tym wszystkim. To jest oczywiście bardzo nieszczęśliwe. Ja myślę, że przynajmniej z tych dokumentów, które są dla mnie dostępne i z tych, z którymi ja się zapoznałam. A w jakim sensie jest to nieszczęśliwe? Nieszczęśliwe w tym sensie, że to było dziecko premiera, które szukało sobie pracy, które jest tam gdzieś, o czym wiemy z lektury gazet, od lat wielu naprawdę zainteresowane logistyką, prawda, ale transportem miejskim. Ale jakie dziecko premiera? Ten człowiek ma 35 lat. Ale to 35 lat, jakie dziecko? To nie ma znaczenia, ile ma lat. To jest syn premiera, który jakby dorastał w tym czasie, kiedy Donald Tusk był premierem. Na pewno on miał... Oczywiście, że kobieta ma rację. Naraża na strzały, ale ja myślę, że to też nie jest... Dorastał i miał nadzieję, był wielki. Natomiast, ja przepraszam, ale nadzieja matką głupi. Nie wygląda mi na przekręcia. Ludzie mądrzy i są głupi. Nie jestem w stanie podpisać się pod taką tezą. Na denara się umówiłeś? To nie zagląda jeden drugiemu. I z paszczy, nie wyrywaj. Z gardła. Na denara? Biblia mówi? To denara dostaniesz. To może być oskarżane o to, że od początku dnia pracujesz, czy od końca. Amerykańskiej, niemieckiej, czy rosyjskiej korporacji, prawda? I w związku z tym na mnie jest rozpatrzony. Ale to jest... Dlatego ja bym zostawiła w ogóle... Jakby pozostawiłabym te bardzo ekscytujące, nie wiem z jakiego powodu, część publicystów zeznania Michała Tuska, odłożyłabym na bok i zastanowiłabym się nad tym, jakby, gdzie było wtedy polskie państwo, w sensie, gdzie był aparat państwowy. Jakub Jałowiczor, gdzie było wtedy polskie państwo? Polskie państwo ewidentnie miało... Pani tutaj mówi o niewiedzy, no... Michał Tusk wyraźnie mówi, wiedzieliśmy, że to lipo. Ale dlaczego służby pozwoliły na to, żeby Michał Tusk pracował dla Amber Gold? To jest pytanie, prawda? Może to taka hipoteza tutaj. Przypominam, komu służby specjalne w Polsce podlegają. No, ojcu właśnie Michała Tuska. Jeśli chodzi o znaczenie tego, że Michał Tusk pracował w OLT Express, czy wykonywał usługi dla OLT Express, no to Marcin P. wyraźnie powiedział, jest to w stenogramach, które właśnie dzisiaj ujawniono, dopóki Tusk u nas pracował, to nas nie mogli ruszyć. I to samo mówił przecież o tym, że zatrudniał córkę szefa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. No tak, ale nie będziemy teraz jako jedynie wiarygodnych, przepraszam, traktować słów człowieka, który znajduje się w więzieniu, bo gdybyśmy jakby to brali za dobrą monetę, tylko, że to się zgadza z tym, co się rzeczywiście działo. Na manowcach szybko, prawda? Ale możemy poczytać podsłuchy, które dzisiaj są publikowane, możemy to zrobić. Możemy i to, jak mówię, ale to się zgadza z tym, co wiemy o sprawie. Pamiętajmy, że możemy usłyszeć część podsłuchów. W innych podsłuchach mówił, mieliśmy Tuska i to dlatego, aby on na nas wsiadł. To nie jest takie proste. Myślę, że każdy, kto miał do czynienia ze stenogramami podsłuchów, bardzo dobrze wie, że udostępniane dziennikarzom często, czy też dostęp dziennikarzy często, to jest dostęp tylko do części materiałów operacyjnych. I ja bym też nie wyrokowała tak szybko na ten temat. Natomiast sama ta sytuacja, zgadzam się z panem, że wiadomo, kto nadzorował te służby, ale służby to nie są bezwolne pięcioletnie dzieci, prawda? To są organa, które powinny funkcjonować w takiej sytuacji. To znaczy rzeczywiście była to skucha, tak jak dopuszczono do tego, żeby ministrów i wysokie rangą osoby w państwie nagrali kelnerzy, tak dopuszczono,
że Michał Tusk, syn premiera, pracował i to na krótko przed spektakularnym, prawda, upadkiem w firmie, która, jak wiemy, funkcjonowała w oparciu o no, przestępcze założenia tak naprawdę. I to jest pytanie, no, natomiast nie, no, nie jestem w stanie inkryminować Michała Tuska samego, tak? Ale myślę, ja dzisiaj że był ofiarą po prostu tej sytuacji, być może no, mało roztropnie po prostu postępował. No nie, no, tak, to, ale... to, że pracował jednocześnie dla lotniska i dla przewoźnika, to już pomijając sprawę Amber Gold, to samo w sobie jest złamaniem wszelkich możliwych zasad. To wszystko zależy, jak miał... Nieprawda, to wszystko zależy, jak miał podpisaną umowę. Ale chodzi też o etykę, taką dziennikarską etyką, no, jakby z konflikt interesów. Ale jaką dziennikarską? Czy on nie był już dziennikarzem w tych czasach? Był jeszcze dziennikarzem Gazety Wyborczej. On odszedł z dziennikarstwa, zaczął pracę w portach lotniczych i port lotniczy skierował go do współpracy z jedną z linii, która była zainteresowana współpracą, tak jak kierowano w tym czasie wielu pracowników. Autorem wywiadu, który ukazał się w Gazecie Wyborczej. No ale nie był pracownikiem Gazety Wyborczej. No, był i nie. No, tak samo WLT Express też formalnie nie był pracownikiem, ale wiadomo, że pobierał za to, pobierał pieniądze. Nie jest pewne, czy wykonywał jakieś usługi, tak na dobrą sprawę, to jest jeszcze do ustalenia. Natomiast to, że pracuje dla dwóch firm, które robią ze sobą interesy i które te interesy tak, mają poczucie. Pieniądze brał, żołd brał, to znaczy, że jest żołnierzem, także czy w piekarni pracuje, czy na polu bezpośrednio walcząc. Żołd, żołd. Tusk kształtował treści. Nie mogą świadkowie Boże, Boga Jehowy być świadkami diabła i jego systemu politycznego. Nie, no, oczywiście zapraszano go do tych spotkań i z pewnością była to osoba Michała Tuska, to z pewnością był w tej sytuacji upionek, który był wykorzystywany prawdopodobnie przez różne strony. Stąd mówię, że sposób działania służb w tym przypadku akurat jest dla mnie skandaliczny. To znaczy, że to, że pozwolono na to, żeby tego młodego człowieka żeby tego człowieka uwikłano po prostu w tego typu sytuacje, jest dla mnie skandaliczne. Natomiast co do zasady, jeżeli nie Amber Black. Nie wiem, jaka umowa dokładnie łączyła go z portem lotniczym. Amber Black. Nie znam treści po prostu tej umowy. Dobrze, ale natomiast pytanie, wiedząc czy premier o tym, polskiego rządu widział, że jego syn pracuje dla osoby, która była wielokrotnie skazana za oszustwo? Amber Black. Tak, mam 9 skazujących wyroków, Marcin P. To zdecydowanie budzi wątpliwości i trudno mi jest powiedzieć, znaczy, przepraszam, ale no ja nie uwierzę też, że Donald Tusk oraz jego syn brali udział w przekręcie Amber Gold. Chyba to jest jasne dla nas, jak tutaj siedzimy, że doszło do nieprawidłowości polegających na tym, że nieprawidłowo działał nadzór, że trudno powiedzieć, dlaczego z takim opóźnieniem, być może intencjonalnie, być może nie, jakby nie wiem, jaką rolę w tym odegrała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, natomiast ewidentnie widać, że różne inne instytucje, w których nie pracował ani Donald Tusk, ani żadna rodzina Donalda Tuska, zawiodły na tym etapie, w szczególności KNF, być może też Narodowy Bank Polski, tak? Słowa trzeba by było jeszcze rozważyć i skonfrontować z dokumentami słowa, które wypowiedział na komisji prezes Marek Belka. Ewidentnie instytucja, cała prokuratura nie rozumiała natury po prostu. Proszę Państwa, ja prokuratura, przepraszam, prokuratura, doprecyzujmy, prokuratura celowo zablokowała działania młodej policjantki, która akurat, chociaż nie miała doświadczenia, doskonale wiedziała, że trzeba też przynajmniej sprawdzić, tak, co się dzieje, czy rzeczywiście Amber Gold ma złoto, o którym mówi. A dzisiaj, proszę Państwa, tygodnik w sieci publikuje Mamy taśmę Amber Gold i czytam coś niezwykle przerażającego. 27 lipca do Marcina P. dzwonił Michał Lisiecki, wydawca tygodnika Wprost. Michał Lisiecki mówi: cześć Marcin, Michał Lisiecki z tej strony. Słuchaj, jakoś mogę wesprzeć, pomóc, bilansować trochę informacjami to, co macie w mediach. I potem Marcin P., twórca piramidy finansowej. Wiesz, na chwilę obecną mamy ręce związane. Amber Gold, wszystkie rachunki bankowe zostały wypowiedziane. W pierwszym banku mieliśmy zablokowane przez 3 tygodnie prawie 35 milionów. Zanim je wydostaniemy do następnego banku, przelaliśmy do tego banku, w którym założyliśmy konto i następnego dnia dostajemy wypowiedzenie z informacją, że KNF pisze, że działamy nielegalnie. Ten kraj jest po prostu chory. Mówi oszust Marcin P. No bardzo mi się podoba ta rozmowa. Ten kraj jest po prostu chory. Mówi oszust. No mi się też bardzo podoba Jakub pytanie. Białowiczu. No a Warszawa jest dziadem. Czy jakoś może pomóc upitym. Zgłasza się zdrowie. Zresztą do człowieka, który jakoś... Amber Black. W przyszłości był Amber Black. Wskazywany. No bardzo jestem ciekaw tłumaczenia pana Marcina Lisieckiego, bo to jest... Empatia. Michała Lisieckiego. Empatia, no może i empatia, aczkolwiek empatia. W sytuacji, kiedy mówimy o firmie, która mocno się jak już tu wspomniała... A jeden to oszust, mediach, właśnie. To niekoniecznie musi być empatia. A to już tu jest oszust zbiorowy. To jest dla mnie coś jak przybyłowicz, tak jak...
które nie jeden tutaj. Dzisiaj mają miejsce w polskich nawet mediach. Starysia mówi o tym Falickim, że ocena, ja mówię, słuchaj, no ale przygadał kocioł Garnkowi Przybyłowiczowi, że w jakiejś warszawce może pracował, ale nie w Gazecie Wyborczej i nie żaden dziennikarz, skoro jest ekonomistą po ekonomii, tak jak i wielki Jan Maciej Witek. Jan Maciej Witek najlepszy. Wszystko, co powiedział, to wygarnął. Powiedział prawdę Jan Maciej Witek, że te wernisaże warszawskie są na bardzo niskim poziomie. Jest to dziadostwo. Jak był we Francji, to tam do 4, do 5 rano w galeriach, w drzwiach stoją od strony ulicy i mają wernisaże. A tutaj taka bieda i takie dziadostwo i wytykanie palcami. Jeden drugiemu do gardła zagląda. Przepraszam bardzo. Miałeś umowę? Dostałeś denara za cały dzień? No to nie krzycz, że ten dostał za 1/4 dnia też całego denara. Bo tak mówi Pismo Święte, bo tak mówi Biblia. Amber Black, Amber Black, Amber Black. Tak, Narodowy Bank Polski prowadził działalność informacyjną i to jest prawda i to trzeba oddać bankowi. Zresztą on bardzo dużo poświęca środków na edukację ekonomiczną. Wydaje mi się, że działania KNF-u powinny być w tym przypadku dużo bardziej, dużo szybsze i dużo bardziej skuteczne. Natomiast też całkowicie jakby z tej strony na nie natomiast zwróćmy też uwagę na to, co się... Jak pan ocenia wypowiedź Michała Lisieckiego? Wypowiedź Michała Lisieckiego jest skandaliczna z tego powodu, że tutaj, jeżeli miała konsekwencje, no zakładam, że nie rzucał słów na wiatr, no to mówimy tutaj o sytuacji, kiedy przekaz medium mógł być dostosowany do tego, jakie nie tylko do interesów wydawcy, ale też do interesów rymujących się z interesami bardzo podejrzanej firmy. Tutaj to, o czym pani redaktor wspomniała, to wszystko o tych kilkudziesięciu osobach, które doskonale zdawały sobie sprawę, co się dzieje, to się kłóci w ogóle z wersją o tym, że zabrakło działania państwa, bo zabrakło wiedzy. No, jeżeli zresztą tyle osób na wysokich stanowiskach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo finansowe państwa ma świadomość o jakimś przekręcie, no to statystycznie nieprawdopodobne jest to, żeby nikt w żaden sposób nie zajął się tą sprawą, jeżeli nie ma jakiejś twardej blokady, jeżeli nie ma jakiegoś czynnika, który doprowadza do tego, że po prostu tego zrobić nie mogą. No tak, ale w takim razie jaka twarda blokada była w przypadku problemów niektórych skoków? Czy też mieliśmy do czynienia z jakąś blokadą? No myślę, że tą blokadą jest przede wszystkim materia ludzka. Myślę, że było to całkiem prawdopodobne. Ja myślę, że to przede wszystkim być może, natomiast myślę, że też jednak ten poziom kompetencji jest niski i chodzi mi o organy ścigania, chodzi mi tak jak pan, tak jak rozumiem, że to co pan mówił, że jedna policjantka i tak dalej, ale zabrakło być może zrozumienia tego tematu, czy powagi tego tematu w wyższych instancjach po prostu. Dziękuję bardzo za dzisiejszą debatę. Katarzyna Kozłowska i Jakub Jałowiczor. Dziękuję. Powtórka programu. Naszym gościem jest Krzysztof Gawkowski, wiceprzewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry, witam pana serdecznie. Witam pana, witam państwa, choć w takim abstrakcie, ale panie redaktorze, jest pan znowu. Co się pozwało wydarzyć takie? To właśnie ten abstrakt. To wielka galerisko, powagiska, po której pan był takim wrażeniem współmarzył, a ja pan nie miałem okazji się bawić. Także po prostu pan tak. Nie powiem, a pan raczej się tak bawił, ja tam nie miałem okazji się bawić. Przejdźmy do tematów poważniejszych już niż disco pola. Poważnie, czy wy się podszywacie pod radę Adriana Zalidę? Będziecie startować teraz do samorządu właśnie pod tym Sojusz Lewicy Demokratycznej razem coś tam i lewica razem. I tak Adrian Zalidę mówi halo. Co razem? Co wy mi tutaj zabieracie? Razem. Co pan tak zabiera to razem? Proste jesteśmy razem, która chce otwartości, radości, ciepła, współpracy. Chcemy być partią, która będzie dawała nadzieję i będzie takim świeżym powietrzem dla alternatywy, dla Polski. Mówiłem o komitetu dworczym, który ma być pod
otwarty w takim środowisku, zjawisku, wystarczy z 2014 roku, po pierwsze w czterech nieruchomości, Amber Black. Myślenia o Polsce, to ja nikogo nie zabraniam. SLD ma inny cel i w ogóle lewicowe formacje skupione wokół SLD. Amber Black. Wyniki w wyborach samorządowych po to, żeby w sejmikach, po to, żeby reprezentować godnie w gminach i w powiatach ludzi o lewicowych poglądach i po to, żeby w wyborach samorządowych móc zmieniać Polskę na lepsze. A czy to robimy? Ja pokażę kilka przykładów. Częstochowa. Krzysiek Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy, jeden z najlepszych prezydentów w Polsce. Tomek Trela, wiceprezydent Łodzi, Koalicja Wielka, nasza w Łodzi. W Bydgoszczy Anna Mackiewicz, wiceprezydentka, która świetnie zmienia Bydgoszcz. Takich miejsc na mapie Polski jest wiele, a najlepszym przykładem są tego miasta Dolnego Śląska na czele z Beatą Moskal-Słaniewską, prezydentką Świdnicy. I gdybym miał panu powiedzieć, jak dzisiaj wygląda lewicowa Polska, to ona wcale nie jest dużo gorsza w reprezentacji niż Platforma i PiS, a więcej, w dokonaniach jest o wiele, wiele lepsza na czele nie ze Seldowskim, ale lewicowym przecież prezydentem Robertem Biedroniem Słupsku, bo to pokazuje, że można Polskę zmieniać i można ją zmieniać w sposób taki, że Polacy ci w lokalnej społeczności są dumni ze swojego prezydenta, wójta czy burmistrza. Fajnie, że są dumni, nie wytłumaczył mi pan, czy na czym polega różnica między nami. Nie, dlatego nie będę się z nimi kłócił, niech idą swoją drogą. Ale ja się nie kłócę, niech pan powie, dlaczego oni was tak nie lubią, albo dlaczego wy nie jesteście razem. A, widzi pan, teraz poruszył pan bardzo ważną sprawę. A, to się cieszę. Dlaczego oni nas nie lubią? Dlaczego oni was tak nie lubią? Wy ich pan lubi razem. Ja lubię, ten sam też taki fajny jest. Ale na przykład... Ja nie mam problemu z mówieniem o kimś dobrze. Pardon, chciałbym z rana kogoś obrażał. Nie, ja wcale tak nie chciał, absolutnie. To przyjemny. Gdyby on chciał na misiaka się przytulić i powiedzieć razem, no to ja mówię razem, ale on mówi osobno. Ale czy zapraszacie partię razem do siebie, czy nie? Nikt na siłę nikogo w tej koalicji lewicy nie, tak razem nie chce zapraszać. Ale jeżeli partia razem chciałaby uczestniczyć w wielkim projekcie odbijania Polski z rąk prawicowych partii, PiS-u i Platformy, jestem na tak. Jeżeli będzie chciała iść swoją drogą, ale z koncepcją lewicowego programu, niech idzie swoją drogą. Ja mam tylko jedną prośbę. Na lewicy można iść inną drogą i nie kłócić się, tak jak kłóci się PiS z Platformą. Czyli wy chcecie takiego stanu między wami a razem, gdzie nie kłócicie się, jest spokojnie, szanujecie się, idziecie sobie razem. W SLD panuje mądrość, panie redaktorze. Tam nikogo... Ale nie, ale spór merytoryczny? Spór merytoryczny w polityce jest mile widziany pod warunkiem, że to jest spór merytoryczny, który ma wspólny mianownik. W tym przypadku mianownikiem powinno być kilka haseł, takich jak praca, zdrowie, edukacja, normalność, polityka społeczna, wolność światopoglądowa, równość praw kobiet i mężczyzn, chociażby w stosunku pracy. To wszystko dla mnie jest bardzo ważne i ja myślę, że z partią razem i z innymi lewicowymi ugrupowaniami mamy taki wspólny mianownik. Możemy się sprzeczać o jakieś drobnostki programowe, ale w konkretach, jak trzeba było podejmować decyzje co do idei albo już wdrażania tego ustawowego, byśmy na pewno byli po tej samej stronie. Tomasz Kalita patrzy na nas pewnie z nieba. Były rzecznik Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Zmarł na raka mózgu i przed śmiercią chciał, żeby do polskiego prawa, żeby przegłosowano ustawę dotyczącą marihuany leczniczej. Ta ustawa została wstępnie przegłosowana, zaakceptowana przez Sejm, ale nie wszyscy są z niej zadowoleni. Pan jest czy nie? Dobrze, że został zrobiony pierwszy krok, bo ustawa Kality powinna być elementem myślenia wszystkich ludzi,
którzy chcą, żeby w służbie zdrowia wszystkie dostępne leki, środki, które mogą ratować zdrowie albo przedłużać życie, były dostępne. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby o takiej właśnie służbie zdrowia rozmawiać, czyli dostępnej. Bardzo byłem zły, smutny, a tak naprawdę było mi żal, bo Tomek poświęcił ostatnie swoje miesiące życia właśnie o to, żeby walczyć o legalizację tej marihuany leczniczej. Kiedy słyszałem pana ministra zdrowia, a tak naprawdę nagrywającego się z tego, że są ludzie, którzy chcą walczyć o swoje życie. Ale ja bardzo podziwiam. Jeszcze jedno pytanie. Prawie wszyscy sobie głosowali za. No tak, tylko ile czasu czekaliśmy? Ja podziwiam walkę żony zmarłego Tomka, Anny Kality, która przez wiele miesięcy naprawdę tak pewnie i ona uważa, że ta ustawa to za mało. I z dobroci serca, ale i z przekonania o swoją sprawę na tej karach. Gdzie to jest rolka? Oczywiście, że to jest przekonany, że to było. Wszystko to, co się wydawało ukryte, będzie odkryte. Że wszystko to, co się zdawało bezkarne, pod każdym karą. Prawda? Że to przyszedł z takiej sprawiedliwości, bo ludzie jednak odkrywali. To jest tam jakiś taki obcy. W warunkach spotykających obarczających zdjęcie do sprawia, spodziewali się, że może wszyscy. No i przyszedł ten plan i oby się zrealizował. No nawet dzisiaj taka pani przyjechała do nas z Krakowa, mówiła, że jakby tutaj może rozwiązać, pomóc w mojej sprawie, bo też była w kamienicy w 2013 roku, po prostu ogrodzono dom. Ona nam weszła, było jej zdrowie i to był, no to był ostatni moment jej pobytu w swoim mieszkaniu. Wcześniej eksplizowano jakoś to załatwiło. Eksplizje zawieranie mieszkania. Amber Black. Amber Black. Przez 4 lata chodzi Black. Sondaż, bije się o swoje prawa. No i nie za ulicę. I dlatego, że ja nie wpadam jakoś... No i jest na ulicy. I ta państwa na to. ...prawdy każdej z tych stron. Bo właściwie ma dostęp. A czy musi w formie budynku konkretnego, mieszkalnego? Czy musi od razu... Są możliwości ustawodawcze, tak jak zaburzanie, zobaczmy, zaburzanie, których dotykały również kataklizm II wojny światowej, podobnie jak z tej strony pułku dotykały kataklizmy związane z II wojną światową. Amber Black, Black. Wojny, potem komunizmu. Także to może być ta sprawiedliwość jakby porcjowana, no na tyle na ile no tak. Również to, że często po prostu widać, że jest wpływem alkoholu. Nie od razu. No i być może tutaj pomaga komuś, czy jakimś dłuższym czasem, być może z innymi świadczeniami, że to miał wymiany różnego rodzaju. Czyli Amber Black. I na ulicę. Tak, ostatnie chwile w swoim domu właśnie. Amber Black. Ale wie pan doskonale, że ja nie piję te. To znaczy, że pomagały. Pani pije, też pan pije. To piwko czasami zrobię, ale to żadnej nieszczęśliwej. Ale to ostatnie chwile w swoim domu. Amber Black. Ale wracając do pytania. Amber Black. Amber Black. Nie ma w tym nic złego. Nie ma się. Nie widzę w tym nic złego. Zresztą, jeśli chodzi o Donalda Tuska, to mam mieszane uczucia. W Polsce się zrobiło przekonanie, że Donald Tusk to jest nadzieja opozycji na to, że ludzi będzie tyle. Poszedł mieszkaniowy, tych, którzy byli przez tyle, przez te dziesiątki lat, wysiedlane, wyrzucane, zmuszane do opuszczenia przez wysiedzieli tak zwanych kamieńców, nie zawsze opuszczenia. Ona o tym tak jak wspomniałam, o tych wszystkich wyścigielem i jestem na to. To jest cztery lata. To panu się zadałoby pytanie, że pomaga tym ludziom, którzy zostali wykluczeni z... Bo gmina niby... Amber Black. ...przemiany w Polsce. Donald Tusk zresztą, jeżeli miałby dzisiaj wracać do Polski, to powinien zająć się tym, co obiecywał przez lata, czyli reformami, a które nie zostały zrealizowane. A to pan by chciał, czy by pan nie chciał? Bo raz, żeby pan nie chciał, a potem by pan mówi, że gdyby wrócił, to powinien... Proszę to zdecydować, proszę pan. W platformie obywatelskiej może dla niego jest miejsce. W polskiej polityce może też. Gdybym ja miał... Amber Black. ...mi to do głowy, nie przyjdzie do tego rzeczy. Pokazuje pan już zupełnie poważne, brutalne zdjęcie. Młodzież Wszechpolska... Amber Black. I też proszę pana o komentarz. To zdjęcie jest głośne od... Przedwczoraj. Od dwóch dni w całej Polsce.
po pierwsze pokazał pan jedno ze zdjęć, bo ja widziałem trzy zdjęcia, które... Amber Black! Jasne, tak, ale są też... Amber Black. Takie afasy pokazujące... Trzeba Biblię czytać, trzeba Biblię było uważać, a nie swoje mądrości, swoje filozofie. Ludzie kształceni, jakże ciemni, nie mogą pojąć, nie mogą zrozumieć, że jeżeli na jednego denara się umawiałeś z pracodawcą, no to nie zazdrość innym, prawda? Ale ludzie nie mają tej psychologii biblijnej, tej Bożej psychologii i udają, że wierzą w Boga. Ja mówię, przepraszam bardzo, już dawno teokracji nie ma, od roku 70. teokracji nie ma, gdy w Jeruzalem wszystko było zburzone, włącznie ze świątynią, złoto świątyni. Teokracja poszła w gruzy, obrócę to wszystko i nie pozostanie tu kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. Tak powiedział Jezus Chrystus i tak się stało, bo co? Bo Jeruzalem, Jeruzalem, które kamienujesz proroków, którzy do ciebie zostali posłani. Być potępiane, a bandytstwo w wydaniu ludzi, którzy przychodzą na imprezę innej organizacji po to, żeby pić niewinnych ludzi, powinno być tępione i zamykane, powinni być więzienia ci ludzie. Bardzo panu dziękuję. Krzysztof Gawkowski, wiceszef Sojuszu Lewicy. Amber Black. Dziękuję ślicznie, miłego, dobrego dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. 14 dziekanów i 20 prodziekanów z największych ośrodków badawczych i wydziałów przyrodniczych z całego kraju, w tym m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawskiego, Śląskiego, protestuje przeciwko ich zdaniem nadmiernej ingerencji w ekosystem Puszczy Białowieskiej czy dużych rzek. Skierowali list w tej sprawie do prezydenta RP, premier i ministra środowiska. Jak mówi doktor habilitowana Sierka, prodziekan do spraw promocji i współpracy z otoczeniem Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Rabunkowa gospodarka odbije się na przyszłych pokoleniach. Bylibyśmy wdzięczni, jeżeli zarówno pan prezydent, jak i pani premier, a w szczególności pan minister, chciał komunikować się ze środowiskiem nauki i korzystać z naszych wyników badań, naszych doświadczeń przy podejmowaniu strategicznych decyzji, jeśli chodzi o pozyskiwanie zasobów przyrody. To nie jest sama kwestia aktów prawnych, tylko konsekwencji, które będzie ponosić wiele pokoleń. Z kolei doktor habilitowana Anna Orczewska z Katedry Ekologii Uniwersytetu Śląskiego, że Puszcza Białowieska wymaga wyjątkowej ochrony. To najlepiej zachowany las niżoeuropejskiego. Lepszego po prostu nie mamy. Ma wspaniałą, najdłuższą w Polsce ponad 500-letnią tradycję ochrony. Te procesy naturalne i bioróżnorodność wynikająca z tego, że miał dużo szczęścia na tle innych kompleksów leśnych Europy sprawiły, że jest w tej chwili naszym jedynym obiektem dziedzictwa przyrodniczego UNESCO. Resort środowiska podkreślił, że Puszcza Białowieska potrzebuje czynnej ochrony. Pozostawienie w niej chorych drzew może doprowadzić do wyniszczenia. Resort tłumaczy, że wycinka drzew zaatakowanych przez kornika drukarza ma służyć ratowaniu drzew stanu przed przedwczesnym rozpadem oraz likwidowaniu drzew, które zagrażają publicznemu bezpieczeństwu oraz stanowią zagrożenie pożarowe. Wcześniej minister środowiska Jan Szyszko przekonywał w Sejmie, że Puszcza Białowieska jest bezprawnie wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego. Obywatele unijni przebywający dziś w Wielkiej Brytanii legalnie nie będą proszeni o wyjazd z kraju po Brexicie, ogłosiła brytyjska premier Theresa May. Rząd przedstawił posłom propozycje dotyczące statusu, jaki po Brexicie posiadać by mieli m.in. Polacy. Wynika z nich, że obywatele unijni mogliby liczyć na szereg praw analogicznych do tych, które przysługują Brytyjczykom. Theresa May podkreśliła jednak, że wszystko zależy od tego, czy podczas negocjacji z Unią obywatele brytyjscy mieszkający za granicą uzyskają podobne gwarancje. Amber Black. Adam Dąbrowski. We want you to stay. Chcemy, żebyście zostali, deklaruje premier. W zakresie służby zdrowia, edukacji, zasiłków i emerytur ludzie ci będą traktowani tak, jakby byli obywatelami brytyjskimi. Są jednak warunki. Pierwszy, rejestracja. Drugi, 5 lat nieprzerwanego pobytu. Trzeci, trzeba tu przybyć w określonym terminie. Tu wszystkich szczegółów brak, ale wiemy, że czerwona linia nie zostanie wykreślona wcześniej niż 29 marca tego roku i nie później niż na moment wyjścia Londynu z Unii. Jeżeli ktoś zmieści się w tych widełkach, ale nie uzyska 5-letniej rezydentury, dostanie szansę, by pozostać na Wyspach po
po Brexicie, aż do osiągnięcia wymaganego stażu. Co na to wszystko, opozycja? To ciągle nic pewnego, to nadal część negocjacji rozwodowych z Unią, przypomina Jeremy Corbyn, lider Partii Pracy. Co stanie się z tą ofertą, jeżeli nie uda się uzgodnić porozumienia z Unią? Propozycja zakłada, że na straży praw Polaków czy Rumunów nie będzie już stać Unijny Trybunał Sprawiedliwości, a brytyjskie media oceniają, że to stanie się jedną z głównych osi sporu ze wspólnotą. Polaków czy Rumunów, czyli widzicie państwo, nie lepiej to siedzieć w Polsce, a tak to jesteś jak Rumunka, no. To efekt decyzji Amber Black, jesteś jak Rumunka, że Marta Boros, nie wiem czy wrócisz do tej Polski tu, czy tam na Wyspach zostaniesz. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski. Jednogłośna decyzja Sądu Najwyższego to zwycięstwo bezpieczeństwa naszego kraju, oświadczył prezydent Donald Trump, dodając, że nie można pozwolić na to, by osoby, które chcą skrzywdzić Amerykanów, zostały wpuszczone do Stanów Zjednoczonych. Dzisiejsze orzeczenie daje mi ważne narzędzie ochrony naszej ojczyzny, podkreślił. Równocześnie Biały Dom poinformował, że zapisy dekretu prezydenta Trumpa wejdą w życie w ciągu 72 godzin. Dekret imigracyjny Donalda Trumpa zakazuje na 90 dni wjazdu do Stanów Zjednoczonych mieszkańcom Iranu, Syrii, Sudanu, Libii, Somalii oraz Jemenu. Amber Black. Przyjmuje także na 120 dni przyjmowanie wszystkich uchodźców. Sąd Najwyższy na październik wyznaczył termin rozprawy, która rozstrzygnie legalność dekretu. Uznając jednak, że prezydent Trump ma duże szanse na wygranie sprawy, sędziowie pozwolili jednak, by jego przepisy weszły w życie już teraz. Przeciwnicy dekretu Donalda Trumpa argumentowali, że jest on wymierzony głównie w muzułmanów. Biały Dom tłumaczył jednak, że dekret dotyczy krajów ogarniętych terroryzmem i nie ma związku z żadną religią. Wyrażając zgodę na wejście w życie dekretu, Sąd Najwyższy wyraźnie dał do zrozumienia, że skłania się ku argumentacji prezydenta Trumpa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Amber Black. Wracamy do kraju, czas na prognozę pogody. W dzień będzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na krańcach południowych po południu miejscami wzrost zachmurzenia do dużego i tam przelotne opady deszczu lub burze. Temperatura na północy od 17 do 22, na pozostałym obszarze od 23 do 28, najcieplej na południu. Wiatr słaby i zmienny, ale w rejonach burz. W Amber Black. 65 km na godzinę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5,5 minuty po piątej, teraz na naszej antenie Rządy Pieniądza. Powtórka programu. Witam serdecznie, Tomasz Wróblewski. Jak od poniedziałku, jak zwykle od poniedziałku do piątku, mam dla państwa poranną porcję komentarzy gospodarczych. Dziś dodatkowo mamy jeszcze dla państwa nowość. W poniedziałki od tej pory, w drugiej części programu, dołączać będzie do nas osoba, przedstawiciel administracji, instytucji, które na dobre i na złe, ale w naszym przekonaniu ma istotny wpływ na kształt przemian gospodarczych. I przez 30 minut, 3 na jednego, nasi komentatorzy będą dociekać szczegółów pracy, planów, projektów i rozwiązań. Dziś gościem specjalnym w drugiej części programu będzie pani Agnieszka Wachnicka, dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego. Amber Black. Panią witamy, a pozostali nasi komentatorzy. Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Trade. Amber Robert, Black. Witam serdecznie. Witam. Marek Wołos, analityk TMS Broker. Nie, panie redaktorze, ekspert izby domów maklerskich. Ma pan. Proszę, jak to się szybko zmienia. To już od dawna, ale dzień dobry. Witamy. Andrzej Stefaniak, dealer walutowy DMK. Amber Black. Dobrze. Panowie, 72% polskich firm twierdzi, że brakuje im pracowników. To jest kryzys, jakiego tak naprawdę nie mieliśmy od 1989 roku. Tą dziurę, lukę na rynku pracy wypełniają oczywiście jest robota, wszędzie jest praca. Napisy po polsku i po ukraińsku, że potrzebujemy pracowników, Biedronka, McDonald's. Rzeczywiście Ukraińców brakuje także w polskich instytucjach. No i pytanie, czy jakimś ratunkiem dla tej sytuacji będzie informacja, że uwaga, Polacy powoli opuszczają wyspy i albo rezygnują z wyjeżdżania za granicę. Okazuje się, że około 90% spadła liczba Polaków, Polek, ubiegających się o pracę w brytyjskich na przykład szpitalach. O 50% mniej jest osób, które przybyły do Wielkiej Brytanii, żeby pracować przy zbiorach owoców. Mamy gwałtowny też spadek liczby Polaków, którzy występują o NIN, to jest taki narodowy numer ubezpieczeniowy. To jest prawie o połowie Polaków wystąpiło w tym roku o ten numer. Czy jest szansa, że Polacy z wysp zasilą nasz rynek pracy?
To pan redaktor poruszył szereg tematów, które każdy ze sobą jest złożone już razem w ogóle. Także widzicie państwo, że pracy jest bardzo dużo. Pracy, dlaczego tak jest? No, pracy dużo trzeba było pracować. W audycji mówiliśmy sobie o tym, że ta narracja, która obowiązuje w mediach, jest taka, że na rynku pracy w Polsce jest dobrze. Czyli podświetlamy tą dobrą stronę medalu. Niska stopa bezrobocia, rekordowo niska ogólnopolskie warunki, wzrost funduszu płac, czyli i zatrudnienie, i wynagrodzenia rosną i ogólnie rzecz biorąc to się przekłada na wyższy popyt w gospodarce, więc jakby podkreślamy tą jasną stronę medalu. Natomiast my sobie już mówiliśmy o tym, że jest ta druga strona medalu, czyli nie wszystkie te aspekty polskiego rynku pracy są takie jasne, a przede wszystkim najciemniejszym z nich jest niska partycypacja społeczeństwa w sile roboczej, tak? Więc jakby o ile u nas chodzi o to, że wskaźnik osób, które chcą pracować w wieku między 15 a 64 lat, to jest taka statystyka międzynarodowa przyjmowana między innymi przez OECD, i o ile powiedzmy sobie dla mocno rozwiniętych gospodarek, ale też dla naszych partnerów z regionu, kraje na przykład bałtyckie, Estonia, Łotwa, to jest blisko 80%, ale przynajmniej powyżej 75% w wielu europejskich krajach. O tyle w Polsce, są ostatnie dane OECD są za 2015 rok, ale patrząc na tendencje nie spodziewam się jakichś wielkich zmian, to jest 68,5%. Tu jest problem, tak? Bo jeśli mielibyśmy taką sytuację, gdzie pracowałoby 80% tej części populacji i mielibyśmy bardzo niską stopę bezrobocia i mielibyśmy rosnące wynagrodzenia, no bo jasny jest sygnał, że gospodarka jest gdzieś tam na granicy trochę może przegrzania i trzeba ją delikatnie schładzać. Natomiast tutaj problem jest strukturalny. My nie rozwiążemy go z miesiąca na miesiąc, czy nawet z roku na rok. Tutaj trzeba myśleć o tej aktywizacji społeczeństwa długofalowo, a wiemy o tym, że część programów socjalnych, która została przyjęta przez ostatnie lata, szła w odwrotnym kierunku. Więc to są tylko kwestia programów socjalnych, czy również przystosowania jak najbardziej, nieprzystosowania strukturalnego siły roboczej, wyzwań, jeśli chodzi o edukację, też sobie o tym mówiliśmy, o tym, że nie ma tej edukacji na poziomie choćby na przykład szkół średnich, dopasowanych do lokalnych potrzeb. To jest bardzo szeroki temat. Więc to jest to, jeśli chodzi o rynek pracy. Niestety będziemy to odczuwać, przedsiębiorcy będą to odczuwać coraz mocniej. To jest coraz bardziej widoczne. Nawet ja to widzę, jako osoba, która czasem prowadzi jakieś rekrutacje, jak bardzo zmienił się rynek pracy na korzyść pracownika na przestrzeni ostatnich 5 lat. Co ma pan do zaoferowania? Tak, to jeśli chodzi o pracownik do pracodawcy. Dokładnie tak. Także panowie, a jeżeli chodzi o, to już może Marek Wołos, o brytyjskich Polaków, ci, którzy pracowali, już nabyli pewnej ogłady, zmienili może swoją postawę względem pracodawcy i w tej chwili mogą znaleźć się na lądzie, bo przypomnę, ostatnia propozycja Theresa May zakłada, że co prawda ci, ale jeżeli podsumujemy jeszcze samorządów w Polsce, to im każdy tylko po kilka milionów złotych średnio wyłoży na inwestycje, to już mamy kolejne miliardy złotych. I właśnie pytanie, czy te pieniądze będą trafiać do firm, które są firmami uczciwymi wobec pracowników i rzetelnymi, prawda? I traktującymi Amber Black. To firm, które tylko wychatutem jest to, że oferują niską cenę albo na przykład same wygrywają przetarg, a potem szukają podwykonawców. To jakby jest problem bardzo złożony, bardzo poważny i jeżeli można przynajmniej właśnie w tej materii uporządkować sytuację, żeby preferowane były firmy, które prowadzą odpowiedzialną politykę i społeczną, prawda, w swoim, nie tylko ekonomiczne wyniki są ważne, ale i sprawy ten wymiar społeczny, to takie firmy powinny być przez państwo, przez instytucje samorządowe po prostu preferowane. To jest jakaś propozycja, mam rozumieć, Solidarności? Tak, list jest o tyle jakby wskazany, czy powiedzmy te działania, na które wskazuje Solidarność, żeby podjęły izby obrachunkowe, bo one mają instrumenty. W polskim prawie jest tak, że w zasadzie regulamin izba obrachunkowa ma największy wpływ, czy największe możliwości kontrolne wobec samorządów, bo RIO kontrolują budżety danych jednostek samorządowych, czy to jest gmina, czy to powiat, czy to województwo samorządowe i mogą sprawdzać też przebieg procesu inwestycyjnego, czy wydatki na inwestycje były czynione zgodnie z procedurą, zgodnie z potrzebami. I on przecież może wskazać na przykład, że jakiś przetarg był przeszacowany, albo na przykład właśnie, że nie uwzględniono klauzul społecznych. To wszystkie te narzędzia Izba Obrachunkowa ma.
ma w swoim ręku i w zasadzie ona ma największe możliwości, aby na samorządy wpływać. Poza tym izby organizują szkolenia dotyczące finansów państwa, zmiany prawa podatkowego i innych kwestii. I przy okazji takich szkoleń dla samorządowców te tematy można by poruszać, bo tak jak ja rozmawiałem często ze związkowcami, to oni często mówią, że po prostu zdarza się, że samorządy, zwłaszcza te mniejsze, nawet nie mają świadomości, że na te rzeczy powinny zwracać uwagę. Nie zdają sobie sprawy, że coś takiego jak klauzula społeczna powinna być stosowana. I zdarzało się, że po interwencji właśnie związku, który na przykład ogłaszał danie rzecznikarki samorządowi, bo przetargi były rozstrzygane tylko w odniesieniu do ceny, nie do zatrudnienia ludzi, to te praktyki w samorządach zmieniano. Czyli to nie jest też tak, że samorządy mają generalnie jakąś złą wolę, bo często wynika to z niewiedzy, niedopatrzenia, powiedzmy z braku nawet takiej wyobraźni może, żeby na te kwestie przyprzedzać zwrócić uwagę, albo też przyzwyczajenie, prawda, no bo skoro przez ileś tam lat wydział na przykład inwestycji w danej urzędzie gminy, przez ileś lat organizował przetargi, zawsze było to kryterium ceny, to było na przykład 100%, tego 90%, bo jeśli chodzi o gwarancję i tak dalej, więc oni pewnie z nawyków nabrali się urzędnicy. No i teraz trzeba tych nawyków im wyzwolić niejako, namówić, żeby stosowali inne procedury, żeby zmieniali je bardziej prospołeczne i wtedy skorzysta na tym i gmina, bo wbrew pozorom, nawet jeśli ktoś powie, że nie ma oszczędności, ale te pieniądze często i tak wracają do gminy, dlatego że zwłaszcza w mniejszych jednostkach przetargi zazwyczaj bardzo często wygrywają lokalne firmy, które zatrudniają ludzi z danego terenu i te podatki, które i tak odprowadzają podatku dochodowego, to już nie wracają do gminy, a poza tym w gminie są ludzie, mają pracę, robią zakupy, utrzymują mieszkanie, więc gmina tak naprawdę może na tym naprawdę dużo zyskać, choć teoretycznie wydaje się, że na przykład podrożeją inwestycje, no bo w targu by trzeba więcej zapłacić firmie, która to przyjmuje. Panie redaktorze, od długiego czasu kwestia podnoszona jest samolotów dla VIP-ów. Pierwszy z dwóch w zeszłym tygodniu przeleciał, zakupionych przez MON, małych samolotów do transportu osób na najwyższych stanowiskach w państwie. No ale jest niebezpieczeństwo, czy nie wiem, czy dalej, kwestia średnich samolotów, bo ktoś, nie wiem, próbował unieważnić albo powiedzieć, że naruszone zostało prawo. Byłaby to przeszkoda w realizacji umowy na dostarczenie 3 średnich samolotów do transportu najważniejszych osób w państwie. Na szczęście ta druga ewentualność już nie istnieje, bo firma brytyjska, która zaskarżyła w ogóle umowę z Boeingiem, wycofała skargę z sądu. Nie wiemy, co decydowało o wycofaniu tej skargi. Być może po prostu przekonanie, że i tak sprawa nie jest do wygrania. Więc ta umowa będzie realizowana. Natomiast sąd oczywiście rozstrzygnie, czy inspektor uzbrojenia naruszył procedury, czy nie. To jest o tyle ważne dla inspektoratu, że... Czekają na takie potwierdzenie przez sąd, Tak, potwierdzenie tego, inspektorat na to liczy, potwierdzenie tego, że procedura była przeprowadzona legalnie. To ma znaczenie dla każdej instytucji, bo wtedy nie ma żadnych wątpliwości, że jakieś tam były podejrzenia, że coś było źle robione. Tutaj ta sprawa o tyle jest oczywiście specyficzna, że dotykamy sprzętu, który można traktować jako sprzęt dotyczący bezpieczeństwa, funkcjonowania państwa, przewozu najwyższych osób w państwie, prezydenta, premiera, ministrów, więc ten przetarg nie był takim normalnym przetargiem, jak się organizuje przy tego typu posunięciach. Zresztą najpierw było unieważnienie, okazało się potem, że tylko z Boeingiem można podpisać ten kontrakt, bo Airbus ogólnie przystąpił do przetargu, więc jakby sprawa dla wielu ekspertów, dla większości państwa to jest czysta. Prawnie Airbus odwoławcza miała jakieś tam zastrzeżenia, którymi inspektora się nie zgadza, więc dlatego ten proces. Natomiast najważniejsze jest to, że nic nie zagraża realizacji tej umowy, więc do Polski powinien przylecieć w listopadzie pierwszy Boeing 737, który będzie... Ten większy, to będzie samolot, średni samolot, będzie samolot używany. Potem mamy za kilka lat otrzymać, na 3-4 lata dwa nowe samoloty. W takiej wersji rzeczywiście tej biznesowej dla VIP-ów z salonką, gdzie można przeprowadzić konferencje, spotkania i tak dalej w czasie lotu. To będzie zupełnie inna już skala. Można powiedzieć, że w tej chwili dopiero Polska będzie miała samoloty, które spełniają standardy. To nie są jakieś... No właśnie, bo chciałem zapytać o zasadność i czy to nie jest jakiś wyszukane i czy to jakiś rarytas. To jest
standard. No oczywiście dla człowieka, który lata tanimi liniami lotniczymi, bo tak większość z nas jest stać na takie loty, prawda? Nie mamy pieniędzy, żeby kupować bilety w klasie biznes, prawda? Czy pierwszej klasie na jakichś lotach międzykontynentalnych. Wydawać się może jakimś luksusem, ale to jest normalne wyposażenie samolotu, w tym sensie normalne, że taki samolot jest swoistym centrum dowodzenia dla prezydenta czy premiera. W tej chwili... latać na pewno trzeba. Tak. Ja miałem okazję się parę razy lecieć Embraerem z prezydentem. I jest to samolot rzeczywiście tylko do przewozu ludzi. Tam nie ma miejsca, tam nie ma urządzeń, na przykład prezydent może spokojnie, czy premier telefonicznie się połączyć z ministrami na łączności kodowanej i w razie jakichś trudnych sytuacji czy kryzysowych od razu się kontaktować. W zasadzie jedyna chyba możliwość to po prostu zawrócenie samolotu do Polski i tam jakieś organizowanie konferencji. Natomiast tutaj w tych samolotach, już w tych małych też, w pierwszym gatunku, który przyleciał, drugi przyleci w lipcu, jest możliwość po prostu prowadzenia normalnej korespondencji, łączności z krajem, więc prezydent czy premier nie jest odcięty przez ileś godzin od tego, co się dzieje w państwie. W razie sytuacji kryzysowych może spokojnie się połączyć z ministrami odpowiednimi czy urzędami. Nie ma po prostu żadnej bariery. To jest w pierwszym wieku standard, prawda, żeby taka łączność była, żeby państwo było cały czas zarządzane bez żadnych problemów. Jeśli prezydent czy premier wyląduje na innym lotnisku, to taki samolot może stać na pusie lotniska i też może służyć, prawda, jako swoiste centrum dowodzenia. A natomiast no, ktoś powie, że jest bardzo wysoki standard hoteli i tak dalej, ale to też jest już w tej chwili norma. No, w zasadzie trochę groteskowo wyglądało to, jak czasami się widziało na obcych lotniskach polskiego Embraera, w tym przykładem, czy premiera obok stał samolot państwa dużo mniejszego od Polski, a właśnie był to jakiś Boeing, prawda, większy, bardzo dobrze wyposażony. No a ten nasz samolocik, tak trochę jak ubogi krewny, gdzieś tam, prawda, na płycie postojowej, mimo że oczywiście wokół była ochrona i tak dalej, funkcjonariusze boru, pilnujący samolotu i to wszystko, no widać było z napisu, że Polska, to jest samolot rządowy, no ale trochę skromniutko wygląda jako samolot rządowy, tak, no, tym bardziej, że no, wszyscy wiedzieli, że jest to samolot, tak naprawdę czyst, prosty samolot komunikacyjny, tylko dzierżawiony, czarterowany od lotu, więc nie jest to samolot, nawet przecież kancelaria, to znaczy premiera, nie dokonały żadnych przeróbek w takim samolocie, no bo on po zakończeniu okresu umowy z kancelarią prezydenta, premiera, po prostu wróci do normalnej obsługi podróżnych, więc tutaj nie można było w tym samolocie nie zmienić. I dopiero teraz można powiedzieć, po latach, 7 lat po katastrofie smoleńskiej, mamy, można powiedzieć, pierwsze tak naprawdę rządowe maszyny trudnego zderzenia. Ostatnie to były ten Tupolew, który się rozbił pod Smoleńskiem, i drugi, który już nie lata. No i samoloty jak 41, stare archaiczne maszyny, konstrukcje radzieckie jeszcze, notabene wojskowe, bo do tych samolotów się wchodziło z tyłu, nawet nie to, że z boku normalnie wejść, jak na pasożerskiego smugu, tak jak żołnierze się z jakimś pułkiem ładują z takiego samolotu, więc to tak naprawdę pokazuje, że dopiero teraz pod tym względem Polska stała się normalnym europejskim krajem, rozwiniętym. Przecież też pewnie słuchacze pamiętają te anegdotki, że prezydent Gabonu, jednego państwa afrykańskiego, przyleciał na jakąś konferencję do Europy lepszym samolotem niż nasz prezydent. Więc no, to też pokazuje pewną skalę tego upadku. Państwo, żeby normalnie funkcjonować, rząd, prezydent muszą mieć środki łączności, środki komunikacji, muszą mieć wszystkie narzędzia po prostu, żeby sprawnie rządzić państwem bez żadnych przeszkód. W tej chwili przy tej dobie informatyzacji, no po prostu nie ma czegoś takiego, że prezydent czy premier mają wolę. Pan redaktor, tak, pan redaktor wspomniał jeden z krajów afrykańskich, tak chciałem zapytać o Karakale, bo ostatnio prezydent Francji, Macron, spotkał się z przedstawicielami Grupy Wyszehradzkiej i pani premier, no i tam powiedział w sprawie zerwanego kontraktu na Karakale, że nie może wybaczyć tego Polsce, bo mówi, potraktowaliście Francję gorzej niż my, potraktowalibyśmy Zimbabwe. Więc co pan myśli o tym? No nie wiem, jak Francja traktowała Zimbabwe, to raczej chyba byłoby pytanie do Brytyjczyków, bo to była kolonia brytyjska, dawna Rodezja. Natomiast tutaj oczywiście no, prezydent Macron bardziej, myślę, w tym spotkaniu gra po prostu rolę
takiego pewnego nauczyciela, czy recenzenta, pani profesor Wyszehrad poucza nas w różnych sprawach, tutaj ma pretensje o Karakale, a przecież sprawa rozbiła się nie o brak woli polskiego rządu, tylko tak naprawdę o brak woli francuskiej strony koncernu, żeby zrealizować zapisy czy wymagania umowy offsetowej. Przecież no, oczywiście wielu szczegółów tej rozmowy ale nie znane, ale część była uchylana, rąbka tajemnicy uchylił minister Kownacki swego czasu na Komisji Obrony Narodowej, gdzie wskazywał po prostu, że warunki, które proponowali Francuzi, nie dość, żeby niekorzystne dla nas, ale były zgodne z polskim prawem. To są pewne wymagania, które przy okazji przetargów zbrojeniowych każda firma, która dostarcza polskich spraw, musi spełnić. To jest właśnie kwestie offsetu, że ten offset musi odpowiadać, kompensować te pieniądze, które my wydamy na zakup uzbrojenia za granicą. Chciałbym podkreślić, przypomnieć może, czy wyjaśnić, bo czasami słyszę takie nieporozumienie. Offset dotyczy tylko sprzętu importowanego. Oczywiście offsetu nie wymagamy od firm, które produkują sprzęt, polskie firmy, które produkują sprzęt w kraju, no bo to nie ma takiej potrzeby, bo one tak produkują w kraju, mają pracę polskim robotnikom i tak dalej. Natomiast tu chodzi o to, że jeżeli kupujemy sprzęt, który przyjeżdża do nas z zagranicy, to mamy prawo i wręcz obowiązek waszą zadbać o kompensatę właśnie tych wydatków. Tutaj o to się rozbiła sytuacja. Już nawet nikt specjalnie nie analizował, czy te śmigłowce są dobre, czy złe, czy dobrze, że jest jedna platforma dla wszystkich rodzajów wojsk, czy nie. Tylko kwestia rozbijała się już o umowę offsetową. I jeżeli no, pan Macron byłby sprawiedliwy, to powinien raczej podać przykłady innych kontaktów, które Francuzi podpisywali z innymi krajami, które by się postarało do tego z powodów offsetowych. Więc czy to nie dotyczy Francji, bo wiele kontaktów się tak rozwijało. Zresztą przecież teraz polski rząd też rozmawia na temat zakupu systemów Patriot. Thank you.
Amber Black. Baba zagląda dziecku, że czekoladę ma, prawda? Baba zagląda dziecku, zobaczyła, że dziecko Dawidek ma czekoladę, to stara baba też chce czekoladę. A to nie wstyd, że z gardła wyrywa dziaduwa dziecku czekoladę? Jak ci denara płacą, no to nie zazdrość innemu. Do widzenia. Naszą